Witajcie, jestem Gargamel i jaki gorąc! Po inwazji 13-letnich płodów w komentarzach w stylu haha, kocham cyber i setnym porównaniu do niekrytego krytyka popadłem w głęboką depresję i chcę się zabić. Więc postanowiłem dowiedzieć się, jak wyjść z tego stanu, gdyż muszę jeszcze nagrać crossa ze śmiecha na TV. A kto wyleczy mnie z depresji lepiej od kobiety, która świeci cipką przed gimnazjalistami na Snapchacie? I jej siostry. Zaczynajmy! Studio Jaro, co oni tam nadają? Studio Jaro, co oni tam nadają? Just do it! Tak, tak, to bardzo wrażliwy temat. Niektórzy ludzie mogą poczuć się... Hej, bardzo z wyczuciem macie scenkę. Pierwszy krok do wyleczenia. To kabarecik! Te ślady zrobione markerem. Dobry wybór. Chcę się zabić po pierwszych sekundach waszego filmu. Wiesz, Aniela, to nie miało. Miałem pójść do więzienia. Zamówienie prawdy. Tak? No pewnie. Jutro? Poczekaj chwilę. Dymamku, co ty robisz? O, nic takiego. Przecinam ostrym narzędziem skórę na przedramionach. 2 metry. Za tobą! Dla wielu osób jesteś ważny. Dla mnie, dla rodziny, dla przyjaciół. Nieprawda! Co ty tutaj masz? Markera. Ale dobra, żarty na bok. Przyszliśmy tutaj wyleczyć moją... depresję. Wiesz, co ci powiem? Czemu jesteś takim egoistą? Ale... No dobra, jestem egoistą. Każdy jest egoistą. Każdy, póki nie zaspokoi swoich wewnętrznych potrzeb, nie będzie zajebiście funkcjonował. O nie! Co łatwo przychodzi, to łatwo odchodzi. I że tak powiem... Co ma do tego to powiedzonko? Hej dzieci, nie miejcie depresji! Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść! A i to leciało, łatwo przyszło, łatwo poszło! Co łatwo przychodzi, to łatwo odchodzi! I jeśli to miało znaczyć to, że łatwo przyszła depresja, więc łatwo się z niej ktoś wyleczy, to... Co? Dlatego posłuchaj mnie, egoisto. Może i źle ci w tym życiu. Może i nie masz znajomych. Może i jesteś z rozbitej rodziny. A patrząc w lustro widzisz coś brzydkiego. W takim momencie, zamiast nadal się nad sobą użalać, powinieneś pomyśleć o tym, że zawsze znajdzie się osoba na tym świecie, która ma od ciebie gorzej. To jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem w życiu. W tym momencie przegrałeś wszystko. Polska Szkoła Psychologii. Ej, nie martw się. Sąsiad ma gorzej, chuj mu w dupę. I'll fucking film it, dog. I don't have time! Kim ty kurwa jesteś, żeby wartościować czyjeś problemy? Jakim prawem mówisz komuś, kto przeżywa jakiś dramat wewnętrzny? Ej, daj spokój. Zostaw to. No niby cię ktoś tam zgwałcił, ale innych też gwałcą. Więcej. Egoistko. Ja mam najgorzej. Ja! A co powiesz o tych wszystkich głodujących osobach? O tych wszystkich, których spotkał zły los, choroby, poparzenia i inne nieszczęśliwe wypadki? A jeśli ktoś jest poparzony, ale tak w połowie i jest mu chujowo, to też jest egoistą, bo inni są poparzeni bardziej? Tak to działa? Czy ja już rozumiem, o co chodzi, Fit da Vangel? Przestań być egoistą, uwierz, że jesteś piękną, wartościową osobą. Ha, no tak, zapomniałem o tej słynnej metodzie. Jezu, jak mi smutno. Przestań! Dzięki. Już mi lepiej. Więc gdy masz problem, pomyśl o tych, co mają większe problemy. Kiedy masz depresję, pomyśl o tym, że cały świat to jeden wielki teatr cierpienia i porażek. To ci pomoże? Na pewno jest coś, w czym jesteś dobry. Nie wiem, czy brak zajęcia powoduje w ludziach takie stany. Bo ja na przykład znalazłem coś, w czym jestem dobry i to tylko przyspieszyło moją podróż po spirali do zatracenia. Zawsze wszystko zwalałam na innych, że to przez nich się tak czuję. Teraz już wiem, to wszystko moja wina. I depresja wyleczona. Czemu wszyscy uważają siebie za specjalistów od leczenia smutku? Nie widzę jakoś zbyt wielu filmików o fizyce kwantowej w waszym wykonaniu. Jeśli masz depresję i nie zamierzasz jej topić w memach, to możesz udać się do specjalisty, a nie oglądać filmiki niewyedukowanych ludzi. Dlatego jesteśmy tutaj dla was, aby to zwalczyć. From hell to paradise. Dziękuję, dziewczyny. Pozbawiłyście mnie myśli samobójczych.
Teraz to już realne plany po obejrzeniu waszego chujowego filmu. Kciuki w górę dla tych osób, niech poczują energię. Jak dobijemy do 5 łapek, to zrealizuję plan. I jak zwykle, zapraszam was na mojego Instagrama, Facebooka oraz Snapchata. I do zobaczenia wkrótce.